Czy dużo słuchasz muzyki i czy dzisiaj, przyjeżdżając tutaj na ten wywiad, też czegoś słuchałeś? Nie wiem, w samochodzie, nie wiem, czym przyjechałeś. Tak, słuchałem. Słuchałem płyty Ja. Jest taki projekt polski, bardzo mi się podoba. Słucham dużo muzyki, teraz słucham dużo, bo kiedy się pracuje nad swoim albumem albo nad jakimś tam projektem większym muzycznym, trochę tego czasu nie ma na słuchanie muzyki. Witam wszystkich. Dziś moim gościem jest Basz. Cześć. Witam. Pretekstem do naszego spotkania jest twoja płyta, która tutaj niedawno zupełnie się pojawiła, bo to ponad pół roku? Marzec. Marzec. No więc powiedz po pół roku, jak oceniasz tę płytę i odbiór wśród ludzi? To była bardzo ważna płyta dla mnie i to, co się wydarzyło przez te pół roku, to były też bardzo ważne rzeczy dla mnie, dlatego że to jest właściwie mój debiut. Ja tak to nazywam, mimo że była epka, mimo że była muzyka do filmu, to jest taka płyta, która pozwoliła mi pełnym zdaniem się wypowiedzieć i wypluć z siebie coś, nie wiem, bardziej jakby szerszego jako płyta cała. Jak oceniam? No, wydaje mi się, że jest świetnie. To jest płyta bardzo introwertyczna i płyta, która właśnie nigdy nie była jakoś tam chyba łatwa dla szerszego odbiorcy. To się dzieje wokół tej płyty, jest bardzo miłym zaskoczeniem dla mnie. Super, że są ludzie na koncertach, że są ludzie, którzy kupują płytę i oby tak się dalej działo. Ale powiedzmy, dwa lata temu epka, cztery utwory, teraz 10 utworów, tytuł płyty Corridors. I tak się zastanawiałam, słuchając też tej płyty, czy to jest takie korytarze twoje muzyczne, poszukujesz drogi, czy już jesteś jasno zdefiniowany i dookreślony? Wydaje mi się, że to nie chciałbym się dookreślić docelowo nigdy. Mi się wydaje, że trzeba ciągle szukać nowych siebie i jakoś tam, nie wiem, eksperymentować z muzyką, że to jest najfajniejsze w robieniu muzyki, że ta muzyka cię prowadzi w coraz to nowe miejsca. Korytarz wziął się w ogóle z zupełnie jeszcze czegoś innego, to w ogóle etap pracy nad tą płytą i cały ten proces, który związany był z pracą nad tą płytą, był takim trochę korytarzem dla mnie, po którym czuję, że jestem gdzie indziej, też życiowo, też muzycznie. To był taki dosyć istotny dla mnie okres i mam wrażenie, że to był taki właśnie... Trudno się o tym gada, ale to jest taki tunel, który mnie gdzieś tam zaprowadził i czuję, że to była fajna w ogóle podróż. Płyta dwa lata ją tworzyłeś. Ja nie wiem, czy to na muzyka to dużo, czy nie. No w każdym bądź razie chciałam się dowiedzieć, jak dużo powstało utworów, ile jest tutaj z tej twojej pracy, bo to tylko 10 utworów, a jak dużo więcej powstało. Właśnie nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało, te dwa lata. Ja też pracowałem nad tą płytą trochę inaczej niż zazwyczaj się pracuje, bo tak jak wiele zespołów rzeczywiście ma odrzuty, które nie weszły na płytę, bo pracuję nad płytą, tak ja po prostu sobie robiłem muzykę, nie mając konkretnego deadline'u, nie mając jeszcze wtedy kontraktu i po prostu uznałem, że jest to album w momencie, kiedy tych piosenek nazbierało się tyle, że można było to wydać po prostu jako wydawnictwo. Też spojrzałem sobie na to z boku, stwierdziłem, że to rzeczywiście jest spójna płyta, że to ma jakiś wspólny mianownik i że to rzeczywiście jest coś, co uważam, że zamyka się fajnie w całość. I tym sposobem nie mam piosenek, które nie weszły na płytę, poza jakimiś tam, nie wiem, lekko rozgrzebanymi, powiedzmy, projektami, które trudno jeszcze piosenką nazwać. Nie wiem, czy to jest dużo. Nie
nie chodzi w sumie o czas, chodzi tak, o jakość tak, tej tak. płyty. A powiedz, wśród tych 10 utworów twój ulubiony jakiś jeden jest? Nie ma. Czyli wszystkie, jednym słowem. Tak. A powiedz mi, bo jesteś artystą polskim, a śpiewasz w języku angielskim. I gdzieś wyczytałam, że nawet szkoliłeś się w Londynie, żeby ten język angielski brzmiał bardzo wiarygodnie i po prostu perfekcyjnie. To też jest taki twój pomysł, żeby śpiewać tylko w języku angielskim? To w ogóle było trochę inaczej. Ja się uczyłem śpiewać w Londynie. To nie było tak, że uczyłem się, nie wiem, wymowy czy czegokolwiek związanego z samym językiem angielskim. Tam po prostu mieszkałem, tam się szkoliłem wokalnie. Mam nadzieję, że ten język mój, znaczy w mojej wersji ten język angielski jest rzeczywiście wiarygodny, bo wydaje mi się, że trzeba od siebie tego wymagać jako wokalista, żeby to było, żeby mieć jakieś tam kompetencje językowe, żeby w danym języku śpiewać, nieważne czy to jest francuski, czy hiszpański, czy inny. Ja w ogóle słucham muzyki po angielsku, tak jak pewnie większość z nas i chyba tym kluczem się to dzieje później, także, że też tworzę po angielsku, to nigdy nie był jakiś zamysł i jakiś wynik takiej, nie wiem, kalkulacji czy planowania. To śpiewanie po angielsku, kiedy pracuję nad kawałkiem, jest dla mnie w sumie tak samo chyba naturalne, jak mówienie po polsku. Po prostu to jest taki język muzyczny. Z racji tego, tej ilości muzyki, którą chłonę po angielsku, ja też nie wykluczam śpiewania po polsku w przyszłości. Myślę, że to będzie moment, kiedy stwierdzę, że nie jestem w stanie, nie wiem, wyrazić się w języku angielskim, że potrzebuję tego polskiego języka, żeby to ubrać w tekst. Także tak to wygląda. A powiedz, proces twórczy to jest tak, że najpierw powstają teksty, a później muzyka? Jak to się dzieje w twoim przypadku? Najpierw muzyka, potem teksty. Czyli najpierw muzyka, potem melodia, a potem tekst. Czyli o czym śpiewasz? No to już trzeba posłuchać. Ale tak, gdybyś miał powiedzieć, jeśli ludzie jeszcze nie dotarli do ciebie. Na pewno nie jest to pamiętnik, tak? W tym sensie, że tam jest kilka mocniejszych tekstów i spotkałem się z takimi pytaniami wśród znajomych, co to się stało, że takie piosenki smutne napisałeś. To w ogóle nie jest tak, te teksty to jest jakaś tam, czasami się śmieję właśnie, że te teksty piszą się same, bo to jest tak, że w ogóle wydaje mi się, że praca nad muzą w dużej mierze powinna być dosyć intuicyjna i taka, nie wiem, niesiona jakąś radością robienia tej muzyki. Mało tam jest takiego intelektualnego wysiłku w tej muzie i w tych tekstach. I wydaje mi się, że to jest zlepek jakichś tam różnych, nie wiem, sytuacji, które spotykały mnie, czy ludzi wokół mnie, czy jakichś tam w ogóle spostrzeżeń na temat ludzi i relacji między ludźmi. Tu jest sporo o emocjach na tej płycie, sporo o relacjach między ludźmi i w ogóle wydaje mi się, że w ogóle te napięcia między ludźmi, te relacje międzyludzkie, to jest taka największa siła napędowa tego, co mnie jakoś pcha do tego, żeby z siebie wypluwać jakieś tam treści. I także jest sporo miłości w ogóle na tej płycie, wydaje mi się, jakoś tam ujętej, może mniej romantycznie, a może mniej, nie wiem, ckliwie. Ale to trzeba posłuchać przede wszystkim. Są teksty w książeczce, można sobie poczytać. A czy podczas pracy nad tą płytą miałeś chwilę słabości i powiedziałeś, jej, już dość, już może zrobię przerwę kilka miesięcy. Czy nie? Oczywiście, że tak. Tak. Wydaje mi się, że to jest stały element takiego procesu właśnie pracy nad czymkolwiek twórczym. Były momenty, kiedy oczywiście wydawało mi się, że to jest wszystko do kitu. Ja mi się wydaje, że każda z tych piosenek miała etap, kiedy była w koszu. I siedziała w tym koszu czasami na miesiąc, czasami na dwa, potem do niej wracałem, okazywało się, że jest gotowa właściwie. Że tam trzeba zrobić pewne ruchy tylko, ale to taki dystans i świeże spojrzenie na nie jakoś im pomagały. Jesteś też producentem, piszesz muzykę, piszesz teksty, czyli po prostu ogarniasz wszystko sam. Tak jest najlepiej. To ma swoje plusy i minusy na pewno. Ja bardzo cenię sobie tę swoją samodzielność. Też dużo pracy włożyłem w to, żeby móc robić płyty od deski do deski, czy tam od początku do końca samemu. Czasami łatwo jest się, że w ogóle przepływ jakiejś energii i opinii jest bardzo fajny przy pracy nad muzyką. Tego czasami brakuje, kiedy siedzę nad tym sam. Też na co dzień gram z Robertem Alabrodzińskim, który gra koncerty ze mną, jest perkusistą i też brał udział w nagraniu tej płyty. Myślę, że przy kolejnej płycie może tych gości będzie więcej na przykład, bo czuję, że to jest taki moment, kiedy już chciałbym wyjść trochę z domu i też do ludzi zrobić więcej razem, stąd kolaboracje, które teraz się pojawiały ostatnio. To jest też jakiś wynik takiego głodu już, żeby dzielić temu ze kimś.
Czyli co, teraz pracujesz nad kolejnymi projektami muzycznymi? Tak, owszem. Intensywnie jest? Jeszcze nie, ale się rozpędzam. Ale udział też w festiwalach był, ale teraz też niebawem pojawisz się, wiem, w Warszawie 22? Tak, zgadza się, 22 października zapraszamy w ramach Warsaw Music Week i zarazem w ramach showcase'u Next Popu, czyli mojej wytwórni, w klubie Lab na ulicy Brackiej. To zapraszamy, a teraz jeszcze chciałam zapytać, nie, że się upieram, ale jakie miałeś trudności przy tworzeniu tej płyty? Co było takiego, co cię na przykład zaskoczyło albo przerosło? Czy tak w ogóle nie było? No, taka ogólna, nie wiem, obawa, w sensie po co to? To jest takie zwątpienie w ogóle w sens robienia tego w ogóle. Czy w sensie, że tutaj, nie wiem, nie, przy pracy nad tą płytą nie kombinowałem, jak powinien brzmieć singiel i co powinno być singlem i ile osób będzie tego słuchało, po prostu robiłem muzykę jakoś tam równolegle z życiem. Tak? Co jakiś czas siadałem do sprzętu i robiłem muzykę i czasami były takie momenty, że myślałem sobie, kurczę, czy to nie jest jakaś ślepa uliczka, czy nie powinienem jakoś, nie wiem, tego przemyśleć jednak, wykombinować, jak tu dotrzeć do jakiegoś szerszego grona i tak dalej. No ale koniec końców, teraz, kiedy już ta płyta wyszła i już jestem pół roku po wydaniu, myślę, że taka autentyczność jest jednak najważniejsza. The sky called God.